Rezi, jak coś, starszy kolega, podpowiem ci. Najlepiej od razu powiedzieć, że pod... Rekord Guinnessa. Nie, to ty poczekaj. Zobacz, rekord, nie. Zobacz jak nie, on nie się patrzy. Porusza, patrz. Alosaur robi tak, no. A ta małpa tak. No nie, kurwa, nie robi, poczekaj. No tak by poleciał. Patrz, patrz. Ach. Ach. Jach. Miał to naśliknięcie. Wiesz jak bardzo miał blisko. Tak. Prosto z gór, kurwa. 200 lat. Cześć, Weglecie, ekipa WK z tej strony. I dzisiaj ponownie robimy przegląd YouTube'a i wybieramy ludzi, którzy mają nasze loga na swoich awatarach i robimy przegląd karty trending. Przykładowo 7 Days Stranded at Sea. Fajny film, chyba sobie obejrzę MrBeast'a. Rzadko go oglądam, ale to mnie ciekawi, że na tratwie kurwa siedzą. I jak będzie tam dzik, to ta osoba wygrywa zgrzewkę klasyka po prostu. Pierwszy film Wielkie Igrzyska, Goats, Boxel, Wardenga, Gola i Zak Błoński. Wchodzimy sobie. O, no... zobacz, poczekaj, zobacz jak ładnie podlinkowali. O, już tu. Fajnie, no. No dobrze. Tu od razu pierwszy kadr widać, dziczka. No, nie wiem czy chłopaki pewnie nie oglądają tego filmu, ale... ładne lokowanko nam zrobili. Pamiętam, że tą koszulkę to jest taki fajny haft, on się tak załamuje. Pamiętam, że już my go robiliśmy, chyba z 2 lata temu, nie? I... robiliśmy go, tak. No, on już był 2 lata temu, jako 1,5 roku temu, jako prototyp. I fajnie, że już jest właśnie na stronie. Bardzo, ale bardzo mocny. Pamiętam, że to była zagwozdka, jakie rzeczy im wybrać. Bo na przykład Wojtek inne nosi, Boxdel inne. Boxdel teraz bardziej w sumie w slimy poszedł też. Ale tutaj na covera założył. No, właśnie. Myśleliśmy, bo był na tym turnieju GG Esports w Rashguardzie, tak myślimy, dobra, wyślijmy mu longa, Rashguarda, ale no poszedł w oversize i się nie dziwię, nie? Izak standardowo, Izak w tych naszych slimach lubi. Do Wardęgi by pasowała ta egipska kolekcja, której nie zrobiliśmy. Jest ta kolekcja. Poprzecierana, ale ja mówię no. Ta egipska, wiesz, co zrezygnowaliśmy. A to tylko jeden element, zrezygnowaliśmy z elementu jednego, a nie z całej to kolekcji. Tak. Właśnie, tak? Tak, 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 to tylko element. No to w sumie to też, zrezygnowaliśmy z loga ogień z kurwami jak jest Płomyk i Pani na tej naszej klasycznej ogień z kurwami w emocce. Faktycznie, to mieliśmy z hieroglifów, tak, zrezygnowaliśmy. Czemu? Bo uznaliśmy, że nie chcemy mieszać. Ale też tutaj posłużę się Izakiem, że jest różnica między regularami u nas na sklepie, więc tak, to jest regular, czyli regular u nas i tak jest wyprofilowany tak, żeby łapa była opięta, tak jak w slimie, ale ta środkowa część koszulki jest luźniejsza i jest grubszy materiał. Siedzi tricek, co? Troszkę. Siedzi, tak, no i Zach ćwiczy, nie? W ogóle też bym chciał, fajnie jakbyśmy tego byka zrobili. Jestem ciekawy, ile byśmy wytrzymali. Wiem, że może ty, Saker, nie będziesz chciał z plecami, ale no my może zrobimy to z chłopakami. Ale to nie oznacza, że... jakbym w pozycji sfinksa go złapał, zdrowej dla kręgosłupa, to kurwa no. Może bym dał. Ale jakby cię wyszarpało? Tak, przeciążenia są. No. Ale fajnie nie, spróbować. Nie dałbym rady no. Sfinksem to. Błoński też ma regulara tutaj akurat. Nie ma chyba nikt slima, bo są regulary i są overy tutaj, chyba że ej, dalej panowie. Śrubujemy byka. No co fajnie jest? Było, no zróbmy to, zróbmy to. Wardenga właśnie może się wydawać, że on ma taki, bo jemu bym rekomendował, na przykład mamy te takie beżowe kolory, nie? Albo te właśnie piaskowe. Overy mamy fajne z wiskozy, takie te beżowe też. A tutaj nie wiem jaką ma koszulkę, ale te dresy spoko na nim. WKG, ubrania dla każdego. Czyli slim jest tutaj węższy, jest cieńszy materiał. Regular, tutaj jest więcej miejsca na środku, ale łapa cały czas siedzi w regularze też. Podoba się ludziom, o już jest dzik, że zrobili coś innego niż randki i akurat ten odcinek co z nami zrobili, nie? Fajnie. Tak, w ogóle oni fajnie to zrobili, bo my mamy tą rywalizację, ale u nas też jest fajna, bo my nie gramy o jakieś duże nagrody, powiedzmy, ale u nas punkt wystarczy. Podoba mi się ten ich format, nie? Że mają tak wszystko poukładane, że ktoś im to poukładał, że każdy z nich organizuje jedne igrzyska i kto zdobędzie więcej punktów, zdobywa nagrodę główną i tam, to tam jest jakieś auto. Chudy wygrywa? 5-5-4? Mam wrażenie, że Chudy już coś wygrał, więc fajnie, że trwa. Fajna odskocznia od tych odcinków randkowych. Można ludzi przyzwyczajać, że Goats to nie portal randkowy, tylko bogaci i menele. Pozdro. I Chudy leci do ciebie z grzeweczka dzików, a my lecimy dalej. O, zobacz! Przetłumaczyło. O.
Ty, a nie! Dobra, okej, okay, myślałem, że... O, ty, ale to jak to się stało? To on przed chwilą zmienił przed chwilą kolejność. Jakoś, no. Kurwa. Dobra, to jedziemy do Reziego, jedziemy. Dwie tratwy w top 3 są, nie? Ale się wjebał Rezi, co? I co on na tratwie faktycznie spędził? Oglądamy? Prześledźmy to 100 godzin. Czekaj, on zrobił dokładnie to, co MrBeast, tak? Tak. Po prostu. On pisał na Twitterze, że on już 2 miesiące temu robił ten odcinek, ale dopiero teraz powinien. Na bak. Tak się tłumaczy. Rezi, jak coś, starszy kolega, podpowiem ci. My zawsze mówimy, że podpierdolone w 100% zajadają. Od Freeza, od ciebie też coś podjebaliśmy. Najlepiej od razu powiedzieć, że podjebane, nie? Ale... Zaraz będziesz u Revo, po chuj. Niby tak, ale patrz, na przykład z Bungie nagrywaliśmy Łuki, zanim Goatsi wrzucili, nie? No, wiem, a wrzuciliśmy po Goatsach, więc... Ale nie nagrywasz, że, nie nagrywasz, że to tak, nagrywałeś tak, przed nimi. Nie nagrywasz, no. Nawet jeśli tak było, po prostu powiedz, że podjebane. To tak. Jest spokój, kurwa, jest trochę śmiesznie, jest spokój. Trzeba korzystać, póki można, bo za rok może na przykład ludzi to boleć, że jest wszystko podjebane od MrBeasta, a docelowo może MrBeast będzie chciał chronić swoje prawa autorskie do filmów. No to wtedy już bym tak nie polecał. Ale póki co, napierdalać. Inspiracją są sidemeni dla aktualnych youtuberów, a dla sidemenów inspiracją było MTV na przykład. I MTV 20 lat temu miało takie formaty jak na przykład Chłopaki, co siedzieli w bibliotece. Nie wiem, czy pamiętacie to, widzowie, ale był taki format. Pamiętam, że była mega beka, tylko z tą różnicą, że tam byli to losowi ludzie. Po prostu wzięci do telewizji. I to też było, nie? Fajne. Z biblioteką. Sposobów na... Tak. Było 5 sposobów, no. A teraz po prostu jest to dopracowane w ten sposób, że ludzi, których znacie, czyli youtuberzy, robią te odcinki, nie? No. Czyli jest to jeszcze lepsze niż było w MTV. Ale zobacz, Stany są tak gigantycznym rozrywkowym przemysłem, że oni mają w czym wybierać, naprawdę. Mają dużo większą historię rozrywki niż w Polsce, gdzie 30 lat temu miałeś tylko TVP. Mhm. Dobra, no to Kuba Wodarczyk wygrywa zgrzeweczkę. Dobra, i teraz MrBeast. No ciekawe. Mamy tratwę w domu, to jest Rezi, a MrBeast to jest, zobaczmy, to jest tratwa z Ameryki. Polska. Ale w ogóle... No i tak będzie ze wszystkim. Ale w ogóle, Ameryka. Że Rezi mówi, że on to robił przed, no kurwa. Nawet jeśli, nie? Nie możesz tego powiedzieć. Ameryka. No nie możesz, no kurwa, no nie. Nawet jeśli jakimś cudem serio Rezi to robiłeś przed nim, nie możesz. Czekaj, i ta nie woda, nie? Tu ocean, a my mamy co? Staw. No mamy tutaj, no. Przy... Ty, no niezła przygoda, tak na morzu, na tratwie. Zobaczcie, jakbyśmy na rybach. Chciałbym, jaka no. Jaka heca była, co? Chciałbym, tak. To wyobraź sobie, że 7 dni musisz tam w takim stanie siedzieć. Nie no, przeszło by tratwy, ci w końcu. Może myślę... tratwy by tak nie szarpało takie ale ciężkie. Ale ta tratwa jest jak dom. Czy ona jest ciężka może taka? Może byłoby o dziwo lepiej. Co, myślicie, że tu będzie dzik? Albo na łowisku w Różcu. Że to znaczy, będzie... Możesz wyskoczyć i dojdziesz do góry. Great job. Tu nie będzie. Good job, MrBeast. Pozdro from Poland. Moim zdaniem nie. Szkoda naszego czasu. Jest to zagraniczny content. To się kurwa przekonasz zaraz. Bądź pisze koment. Daj od najnowszych. I ktoś przed tobą. Polska góra. Jest jeden. Bierz sobie zgrzewkę. Dobra, odpuszczamy. Chyba tak, bo dużo jeszcze możemy nagród dać. No, rozkmincie, że w przyszłości może być taki content, że ktoś na Marsie jest tydzień. Śmiesznie, nie? YouTube. Będzie dostępny. Na stacji kosmicznej, nie? Jakiś YouTuber. No. Stacja kosmiczna 100%, Mars stacja, nie. No, czemu Mars nie? No nie wiem, wydaje mi się takie to dalekie. No ale ja mówię dalekie, no. Ja mówię kurwa, że za rok. Ale Księżyc 60 lat zajął. Ale stacja kosmiczna, no to za naszego czasu jakiś youtuber się tam wpierdoli. Tak, no bo to już jest. Już te prywatne loty robią, nie? Ale na razie rozpatrujecie wszystko na bazie aktualnych możliwości dostosowanych do praw fizyki i tak dalej. A powiedzmy za 40 lat nagle nastąpi taki przeskok, że nie będziecie już patrzeć na to, żeby że na Marsa musimy dolecieć tyle czasu, bo teraz bazujecie to... Bo co, bo jest silnik odrzutowy. A jak nastąpi no, jakiś przełom fizykę kwantową, i pociągną lepiej temat antygrawitacji albo właśnie te zagięcia w czasie, no to nagle skaczemy do przodu tak jakby o tysiące, dziesiątki tysięcy lat na bazie aktualnych możliwości pod tą fizykę, którą mamy i rozumienie tych praw chyba fizyki. Chodzi nie? To nie znaczy, tylko o technologię, tylko że
Długo się tam leci chyba, nie? Ale no to właśnie technologia tak. może zmienić ten czas. Na podstawie obecnej technologii będą się długo leci. W kosmosie, że szybciej będą? No maksymalnie i tak możesz lecieć tyle, co prędkość światła, ale może zagną jakoś czasoprzestrzeń. I będą ją składać jak kartkę papieru z jednej do drugiej. Skokiem to kwantowym będzie. Ja stawiam, że nie za naszego życia. Podskakujesz i lądujesz na Marsie. A teraz... Kwantowo. Ty, nie wiedziałem! Co? Widzowie! 7,50 zł. Miało korzystać, nie, pewnie! Nie. Ja bym ze 100 zamówił. To jest jakiś błąd. Halo Damian, ale robór wyczaił. No 30 białka. 7,50 to błąd, potwierdzasz? 7,50 kurwa! Dobra. Damian mówi, że za godzinę jak wróci do firmy, to usunie to. Dobra. Bo to jakiś błąd, to za nami. Godzinę od publikacji filmu, tak? Tak, na pewno było uzgodnione z nami. Jak coś to żartowałem, że przez godzinę. A widziałem na Magu, że szybko batony znikają, kartony, co nie? Bo tam brałem jeden. Patrzę, już pół palety nie było w kilka dni. To dlatego właśnie. Tak, tak. Dobra, promka. Bojuskie zero, Natalia Noszek. Z tą Natalią Noszek jest tak, właśnie sobie... Jezu, rozmawialiśmy godziny, w firmie. Podobno do sądu go podali, tak? Nie wiem właśnie. I nie wiem, czy to, co teraz powiem, jest popularną opinią, czy nie. Ale na przykład my tutaj, jak sobie gadaliśmy o Stanie, no to my tak nie kojarzyliśmy Natalii Janoszek, że ona była bardziej znana w telewizji. A Stanowski... Chyba śniadaniówki ją katowały, nie? To my nie oglądamy. No, a Stanowski sprawił, że ona zaczęła być znana w internecie, nie? Tak, ale wiesz, on to robi... Czyli... On to robi ogólnie dla siebie, no to zobacz, ile on na tym zyskuje, co z tego, że kogoś tam... Ale dla Natalii też to zrobił, bo to jest prawie 3 godziny filmu i wreszcie ona ma jakąś główną rolę, naprawdę. Dla niej super, ale dla niego mam wrażenie, że jeszcze lepiej. Wiesz, jak tak na przykład, z tego co rozumiem, Natalia Janoszek lubi wizualizować tak i sprzedawać swoje życie, że jest super gwiazdą, no to... Pokaż mi, która supergwiazda nie miała skandalu na taką skalę światową. Jeszcze brakuje tutaj wyciekły jakiejś porn taśmy, nie? Żeby być już taką i ona może patrzy w tych kategoriach, że skoro, tak jak to Stano przedstawił, że ona żyje w takie, że lubi taką fałszywą rzeczywistość sprzedawać, to może ona się tym karmi i ona nawet by chciała jeszcze, ona chce czegoś takiego, nie? To, że są miliony wyświetleń, to jest raczej na plus. To jest... Bardzo mało prawdopodobne, żeby 6 milionów wyświetleń przełożyło się stało, na niekorzyść potem. Natalia Janoszek, 6 milionów wyświetleń. Ja o niej nie słyszałem nigdy. No, jest też nie. Mega rozpoznawalna. On też nie, i on też nie słyszał o niej. Czarek, słyszałeś o niej przed? A teraz jak ona by poszła do Fame MMA, ja to kupię. Już może zobaczyć. Teraz ja to kupię. Ja bym chciał zobaczyć jej walkę. Dzięki Stanowski. Nie? Ale ja nie mówię, że to źle dla Stanowskiego, tylko taka ciekawostka. Nie, bo różne też... wywiady, artykuły, przecież ona będzie miała za to pieniądze, to tak działa, nie? Że się wynagradza ludzi, którzy przychodzą do programu ale, i tak dalej. Ale właśnie tak jak mówicie, na szczęście Stanowskiego motywem nie było szukanie sprawiedliwości na świecie, tylko zrobienie materiału zasięgowego. Chyba Stanowski nie jest taki, że on jest dla ideału to robi jakiegoś, nie? Nie, że ma jakąś ideę, że będzie weryfikował gwiazdy, które udają, jest że są gwiazdami, nie? Więc misję może mieć. Więc nakręciła aferę, a ma wyjebane, czy ona teraz zyska fame, czy nie. Bo to jest ten dylemat, czy więcej złego zrobisz robiąc taki film, czy więcej złego zrobisz przyzwalając na takie rzeczy, nie komentując w ogóle. Właśnie. Nie wiem. Bo każdy ma swoją misję w życiu, być może to jest misja i praca Stanowskiego i jest zajebiście, bo mu wyszło w chuj. 6 milionów wyświetleń ty. Więc fajnie sobie porozkminialiśmy, porozważaliśmy, ale można to podsumować, że Stanowski wie co robi. Krzysztof zezłomował w 3 godziny legendę budowaną kilka lat. Pięknie się to ogląda i czekamy wręcz na więcej jednocześnie, mając obawy, że ktoś jeszcze pokroi Natalię. No to dobra, leci do ciebie z grzebeczka klasyka. Mr. Pro... Prokrop. Prokrop. Pokrop. Pokrop. Marcysie dawaj. Nową nutkę dodała. Nie słuchałem właśnie, ale widziałem chwilę, że dobra. No Marcysia dobra jest. Ale cały nie fajnie, przesłuchałem. Fajnie, że poszła w to śpiewanie w końcu, nie? Trochę mało wyświetleń jak na muzykę, nie? Może zaczyna dopiero się przebijać czy no coś, bo ale... ekipa się rozpadła, nie? A to jest wrzucone ale wczoraj, jak, to jeszcze jak... nabierze. Tak, no ale jak to... będzie robić git, to będzie git, no bo on jej się słucha dobrze. Tak, ona ma dobry głos i to będzie no to jest to takie, to może być w radiu, nie? Tak, pytanie, czy to jest muzyka do rad, czy to jest muzyka z trendami? Czy nie jest za, w cudzysłowie, ambitna muzyka pod aktualne trendy? Czyli nie ma tutaj namiastki takiego hip-hopu, nie wiem.
Ale mi się wydaje, że na YouTubie jest też trochę starszych osób, co by słuchały poważniejsze rzeczy. Rap to gatunek. Czekaj, jak to jest? Hip-hop to kultura, rap to gatunek muzyczny, tak? To już nie te czasy, że na YouTubie same, wiesz, nastolatki siedzą. Myślę, że ludziom też się coś takiego podoba. No tutaj będą na pewno... O, jest dzik, zobacz. Jest dzik. O, jestem ogromną fanką twojej muzyki. Martynka 189. Jest dziczka. No to trzymaj klasyka Martyna. O, nie znam człowieka. O, bo to zobaczmy. To zobaczmy. Nie, stary w chuj. O kurwa, ponad milion subów, ale pierwszy raz widzę, ty. Jest tak z YouTube'em. Bo to nie nasz kontakt. Właśnie se gadałem z Owcą, jak nie was nie było na 12. To se gadaliśmy bardzo długo ogólnie. Już nam się czerpały tematy, nie? Tak długo gadaliśmy sami we dwóch o 12. Kiedyś był na przykład Boxdel, Abstra, WK, tam kilkanaście, kilkadziesiąt twórców. A teraz jest kurwa 1000+ takich twórców. Takich bardzo popularnych ludzi, nie? No. Że kiedyś była garstka, a teraz ich jest kurwa 1000 albo nawet 1000. I będzie coraz więcej. Że już więcej, no. nie ma szans policzyć tego, nie? No. Myślę, że dlatego, że więcej ludzi próbuje z tego względu, że jak chciałeś być youtuberem, to musiałeś posiąść takie no, podstawy, czyli wrzucenie filmu na YouTube, ustawienie tego wszystkiego, no to próg wejścia miałeś wyżej niż teraz na TikToku, bo teraz na TikToku to jest podobnie jakbyś stawił zdjęcie na Insta, czyli każdy to może zrobić i możesz stać się przez przypadek właśnie jednym z takich topowych twórców. Spoko. I nadchodzi Kupuję era to. Właśnie, nadchodzi era czegoś takiego, nie? Kupuję że to. Nie musisz... Łatwo zostać twórcą teraz. A no. Wtedy tylko ci, co mega im zależało. No właśnie mega im zależało z jednej strony. Pytanie, czy to jest dobre określenie, bo to wrzucenie filmu to nie było coś trudnego, ale jak widać, no kurde, jednak no było. No dla, jeżeli... Nie wystarczył ci telefon. No. Musiałeś mieć sprzęt, musiałeś mieć pomysł, musiałeś zrobić to wszystko, zmontować. A teraz pyk, pyk, pyk. No na pewno jest jakaś statystyka, ile procent zalogowanych użytkowników YouTube'a wrzuca film. Jakbyśmy to zobaczyli, to jest o wiele mniej niż jak na TikToku, nie? Może tu nie być. O, jest. Dzień 291. Wchodzę codziennie w pierwsze 30 filmów z karty na czasie. Niestety bez shortów oraz pod każdy nowy film od WK, dopóki nie zostanę kolejną osobą wylosowaną wśród komentarzy przez ekipę WK. Siema, pozdrawiam, jeżeli to właśnie czytacie. Siema, no i padło na ciebie. Alozaurus fan 1276, pozdro. Co to jest Alozaurus? To jakiś dinozaur. Nie wyszedłeś i leci z grzewka do na ciebie. Na pewno, no weź Alozaurus wpisz w Google. No wpisz poczty. Ja obstawiam, że to jest dinozaur roślinożerny. Wyszukaj w Google. Ach! Ach! Jach! Miałeś... Miał to na kliknięcie. Wiesz jak bardzo miał blisko. Tak, tak. Znowu. Ja nie mam kompa, kurwa, na telefonie kurwa. Wszystko robię. Tak blisko było, trzy linijki. O jeden, a potem o jeden. Wszystko żarny, allozaur. Ej, no. Wygląda jak tyranozaur. Zobacz, to nie jest roślinożerny. Ale skurwysy. 8,5 metra, ty, 8,5 metra. To jest chyba większy od tyranozaura. Ale miał skurwysy. A weź w grafice go znać. A my dzikiem się jaramy teraz, jak przebiega pod firmą. A tu 8,5 metra za oknem. A weź go komparycję daj z T-Rexem. Kurwa, taki tu by biegał, nie? No to jakby ci wbiegł w budynek. Pierdala się w niego. Normalnie. W tą ci ściany? To... Nie, tak. Nie burzy ci ściany. Przez tą blachę by przeleciał. A to by ludzie musieli mieć pozwolenie na broń, jakby takie latały po mieście. Nie no, ale po mieście nie latały ogólnie, myślę. To tylko w filmach kaiju takie rzeczy się dzieją. W sumie ludzie by już dawno je wybili pewnie. Przez tysiące lat by były polowania i gatunek by wymarł. Ale to wyobraź sobie, jakby człowiek musiał, ile więcej byś musiał mieć przeciętnie teścia, tak jakby. Czy jaki ty byś musiał mieć wystrzał dopaminy po zabiciu takiego, zastrzyk testosteronu, w sensie naturalnego, po zabiciu tego dinozaura, nie? Fizycznie. Tak, no, że tak by cię musiała natura, musisz być tak zmotywowany, żeby go zajebać, więc natura musiałaby cię tak nagrodzić, kurwa, że byłbyś większy na pewno. Człowiek, przeciętny człowiek byłby większy, silniejszy, szybszy. No, nie ma innej opcji, gdybyśmy byli w tym samym timeline z dinozaurami. No, przystosowalibyśmy się, jeżeli dinozaury byśmy razem z nimi żyli miliony lat i jakimś cudem byśmy przeżyli z nimi. Dzisiaj byśmy 200 na klatę, to by było dzisiaj 400. Że jakby się podnieśli 400 kurwa na klatę, no bardziej jak małpa, nie? No siłę małpy goryle. Byśmy mieli, ale nie mielibyśmy być może na przykład internetu, tak? Bo byśmy byli kurwa bardziej, wiesz, fizyczni niż umysłowi, no. Kurwa, ja myślę, ciekawe jakby to ewolucja, kurwa. Mamy tylko farta, że on nie miałby naszej inteligencji, bo jakby on miał naszą inteligencję, to dopiero był przypał. No nie, no idziesz sobie, ale ogólnie widzę to, w sensie już się opatrzyłem z tym, nie? Wiesz, jak niedźwiedzie masz w tym, w sekwoi, to oni tam pokazują, że jak niedźwiedź ci wychodzi
w Narodowym Parku tam w Stanach i jak niedźwiedź do ciebie podchodzi, to ty nie możesz uciekać, musisz wstać i musisz podnieść ręce do góry. Ale to nie tylko niedźwiedzie, to z każdym zwierzęciem to tak zadziała. Ale jak cię pies atakuje, też jak się staniesz większy, to on zaczyna się cię bać, bo myśli, że jesteś 2,5 metra masz. 10 chłopa z dzidami człowieku. Ale wiesz, nadziewasz go na włócznie, on cię drapnie. No i ci urywa, a u niego drapnięcie lekko, bo się miota, to ci urywa. To powiedzmy ci, no, porozszarpane mięśnie albo urywa ci kończyny, nie? No i kurwa, no lipa w chuj jest w takim razie. Na pewno w ogóle my jesteśmy słabi, bo my jesteśmy troszkę roślinożercami jednak, nie jesteśmy predatorami. I my mamy te ząbki, kurwa, kły małe takie, ale jesteśmy ofiarą. A jakbyś wpuścił goryla, tego srebrnowłosego największego, do walki właśnie z takim alozaurem, co by się stało? No małpa by go najebała chyba do momentu... Ale on ma te zęby. No ma zęby, ale no właśnie pytanie, czy to jest 50-50, czy to jest, nie wiem, 70-30% dla... mniejsza jest. No jest mniejsza, ale jakby wjechała, jest silniejsza chyba niż on. Goryl waży, nie wiem, z 200 kilo. Co ty, goryl by nie miał szans. Kilka ton. Nie, miałby szansę goryl. 50 razy większa masa. Wiesz, jak on ma... Ile ważył alozaur? Ale wiesz, jak ty się bijesz z kimś, kto jest 20 kilo cięższy. Odbiłby się od masy. Alozaura. Czekaj, rozważmy to. Ile waży alozaur? Jak już straci alozaur równowagę, no to ma przejebane. Jest tam trochę. Wcześniej byś miał. O kurwa, ty! No, czy sugeruję, że masa 1000 kilo jest prawdopodobna u dorosłego alozaurus fragilis. Ale patrz, dane zebrane... Jednak 700 kilo jest bardziej odpowiednie. Dane zebrane od 80 roku, od 1000 do 4000 kg. A goryla masz 200. Nie, 200 kilo goryl? Nie, to nie o tym gorylu myślimy. O ja, 120 nawet. No jak? No tak, 120 kilo, kurwa. Ale lipa, ty. Gory, jeszcze mniej niż myślał. Ja. Tak, nie, tyle co ja na masie, do 200, kurwa. O nie, 120 zobacz. Do 200. Czyli mało który nawet waży 200. Ja, ale lipa w chuj, nie? Bo niedźwiedź waży 400, czy tam 300. Nie, no to co tam dopiero? Kurwa. Ty, mega lipa, ja pierdolę. To nie, no, odbił się od alozaura. Przebiegłby po nim, jak ty, kurwa, po ślimaku samochodem, nie? Oby tak przebiegł po gorylu, kurwa, nawet by się nie zmarszczyłby się, kurwa, że coś zdeptał, nie? Czyli tak jak ciebie by zaatakował... No poczekaj, kurwa, ty, bo już się podniecacie, potrafi podnieść... Ale to jest rekord Guinnessa, kurwa. No dobra, kurwa, ale no... Wiesz, ile ważył najcięższy człowiek? A ile ważył 815 kilo z martwego punktu. Dobra, człowiek... Ale on nie ma paszczy takiej, wiesz, która może damage'a zadać. A dobra, to chodzi o ten. Alozaur ma damage. No nie, no poczekajcie, kurwa, nie, muszę wam pokazać... Ale to jest jego siła, nie masa ciała. Rekord Guinnessa. Nie, to ty poczekaj. Zobacz, jak on się porusza, patrz. Dobra. Ale zobacz to! I zobacz, że patrz jak on podjeżdża, jak on by... Samo to! Patrz jak on podjeżdża na tego dinozaura, kurwa! Rozumiesz, że alozaur robi tak? Ale napisz alozaur... Głową w tą mapę. Może jest pojedynek wirtualny. I ta małpa, patrz! Alozaur robi tak? No, a ta małpa tak! No nie, kurwa, nie robi, poczekaj! No tak by poleciał, patrz, kurwa! Patrz go za krzaków, patrz! Poleciałby jak piłka, człowieku! Nie, to poleciał. Ale zobacz piłka. Na to przyspieszenie! To wyobraź sobie, że to jest człowiek! Wyobraź sobie, że to jest człowiek! Giniesz! Nie, nie robi. Giniesz, miażdży ci czaszkę, miażdży ci splot, przytuci wszystko, zmiażdży ci. Już tak jesteś, po tym kurwa jesteś rozjechany i o kurwa. Możliwe, że giniesz, ale mój kolega zginął. Mój kolega zaraz go tu nie będzie. Taka jest akcja po tym przejeździe, kurwa. Ta małpa waży dwa razy więcej niż ty. Alozaur waży pięć razy więcej niż on. Co najmniej pięć razy więcej. To jest nieistotne, paszcza, bo to jest kurwa tak istotne, bo że czekaj, do jakiej prędkości alozaur się rozpędzi. Właśnie. 55 na godzinę, a poza max speedem jestem ciekawy przyspieszenia alozaura, ale tego już pewnie się nie dowiemy. A max speed ale przyspieszenie do tej paszczy co ma? No kurwa, ale... 5 razy więcej i o połowę szybciej. Ja pierdolę. To jest 5 razy większa masa, jeszcze szybciej napierdala. No, dobra, a weźmiemy... Ej, mamy tu... Jakbyś malucha z ciężarówką. Ej, wpiszesz w chat GPT... Nie, to jest maluch z ciężarówką. Ej, wpisz w chat GPT 3, to będzie najlepsze. Czy najmocniejszy srebrnowłosy goryl pokonałby alozaura?
A wyszukaj tu, czy jest pojedynek stworzony wirtualny. Alozał kontra VS. Powiem wam, że kurwa solidny zakręt w tym odcinku zaszedł, ale... No kurwa, nie, ja bym nie who'd win in a fight? 1000 silver pass gorillas? Ty, to jest 1000 goryli czy T-Rex. No, 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 i to jest no, rozmowa. I to tysiąc, jest dopiero rozmowa. 1000 goryli. Tu się zgadza, to jest dopiero rozmowa. Rozjechałoby tego dinozaura. Patrz, gdyby 10 naraz zaatakowało, to mieliby szansę. Czaisz? Mogę powiedzieć ChatGPT. No, no dawaj. Alozaru, Alozaru był olbrzymim drapieżnikiem, który dominował w swoim ekosystemie, podczas gdy goryle, choć silne, nie byłyby przystosowane do rywalizacji z takim dinozaurem. Ja pierdolę, nie żyjesz. Nie ma, jak Vader zaczynasz oddychać, już cię nie ma, kurwa. Jesteś nie do ratowania. I twoi najbliżsi, którzy patrzą, jak zdychasz, i wiedzą, że już nie wrócisz, kurwa. Pojebane to musiało. Czemu nie wierzysz? Samochód się zbiera, on nie? On waży 120 kg, ty ważyłeś 115 kiedyś. Dlaczego nie wierzyłbyś w siebie w pojedynku z takim? Teraz trolujesz, no weź zobacz na to przyspieszenie. Ale nie chciałbyś mu... Patrz, no jak samochód, przy... A z kolanka... Wiesz, co się z tą dzieje? Z kolana w łeb mu byś nie zajebał? Ale jaki gardę, kolana, to... Jaką dziurawą gardę ma? To jak ze ścianą, kurwa, dobra, się zderzasz. Pisz T-Rex czy Alozaur. Tu, tu. Bo owca myśli, że T-Rex jest jeszcze no więcej. To... Okay. Rurkę, jedynie ten, on uciekł tam, puh, bo ktoś strzelił z tego, ze strzelby. On uciekł, się przestraszył. Podchodzicie do swojego kolegi i mu tylko tutaj rurkę dajecie, żeby jeszcze poddychał chwilę. Stop. Już płuca pomiażdżone, wszystko elo. Nie ma dowodów na starcie T-Rexa i Elozaura, ale T-Rex miałby przewagę. No miałby, no miałby, tak? No. Tak, 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 bo widzieliśmy, jak goryl wjeżdża. Zobaczmy teraz. Nie tego. Musi nawet z gorylem walczyć, żeby tutaj nam udowodnić, że jest mocny. Kurwa, fajne MMA prehistoria, człowieku. Pa, zbliża się, kurwa, aż drży ziemia. O, to te twoje małpy tak by się zachowywały. To jest masa goryla. Alozaura. No pierdolę, też. Nie no, szybki jest. Zapierdala, co nie? 60 na godzinę, kurwa, rozkmin. 55. Tona do 4 ton. 55 na godzinę biegnie. Z tą włócznią to by ciężko było. Nie ma opcji jednak. Bycie, zepchnąłby cię. Zepchnąłby cię. Zobacz, twoje małpki. Musiał się inaczej przygotować. To by musiał być plan, ale ja bym wymyślił plan. A czek, twoje małpki uciekają. O tak by było właśnie. Ej, a przecież łapki. 4 tony ma załadowany bus. No to, no to wpierdala się 50 na godzinę bus. To jest TIR. No. TIR X. O kurwa. O, uciekły. O kurwa. Kurwił się. Móżdżek podaje teraz, kurwa, adrenalinę. No to duży wydatek energetyczny jest. Zobacz. W takiej masie sprint. Ja pierdolę. Ale on musi być głupi, żeby być tak potężny, co? Musi być tak głupi. Musi być tylko rozjebać w głowie. Zajebać, kurwa, rozjebać, zjeść, przejechać się, zdemolować. Patrzy, pierdoli się w te kolce? Bo on jest wcale nie tak dużo większy. Zdemolować, kurwa. O, to jest takie ma... małe dziówki, że nie wróży im sukcesu. Jak jebnie. Ej, zawsze jak oglądałem Park Jurajski, jakąkolwiek część, ile nie miałem lat, zawsze mam to samo uczucie, że tak bym mega chciał, żeby dinozaury, kurwa, wskrzesili. Że to jest takie trochę jak ten lot na Marsa, nie? Żeby ludzkość osiągnęła to, że wskrzeszają je. Ale dinozaury takie żyją parki, cały czas. Ja wiem, ale mówię o takich, nie? No wiesz, żeby to było no takie fajnie, niesamowite, jak ale, w filmach science fiction. Ale zobaczcie, czemu nie wykorzystał szybkości, tylko podszedł i zaczął tak rozszarpywać. Fikcja. Nie wyglądałoby to tak. Słaby scenariusz. Nie wyglądałoby to raczej tak. Raczej by odłączył dziecko od stada i by zajebał. Słaby scenariusz. Słaba grafika. Taki byłby wstrzemięźliwy ten głupek, żeby się zatrzymał. A weź i by się po nich nie przejechał, kurwa, jak totalny dominator. Zobaczymy, czy... Tak by wie wniechał, kurwa, i już by było po... Znaczy, jak ją kroki robi, nie? Tak się trzają też? Strasznie mnie niepokoi to, że nie wykorzystują swojej szybkości, co? Widzieliście, jak goryl wjechał, prawdziwy goryl, i teraz by dali filmik, gdzie goryle chodzą, kurwa, kurwa, i łapą by machały. To nie wygląda tak walka w naturze. Jest od razu zwolnienie blokady, jak w Lotto, i jest ogień. Podobnie jak freak fight bez doświadczenia. A to jakieś badanie tutaj, coś... Nie sądzę, że... No, dobra, przejdźmy do nagradzania. Ale dzięki Alozaurus za fajny kontencik. Wersow zobaczmy o północy. Piosenka? Chyba będzie tak. Szybko, co? A nie wiem, czy tak będzie. Tak. Uniwersum Freeza myślałem, inna widownia. Wersow ma chyba podobną widownię do Lexi, nie? No. O, jest.
Wow, niezły kawałek będzie przeze mnie na pewno słuchany, bo wpada w ucho. Fajnie, że się rozwijasz. Olivia, leci do ciebie. Dzik klasyk. Królowie żyta mówią tak. A jeszcze te kombajny istnieją. Myślałem, że one już wyszły z obiegu, a jeszcze widziałem na polach sporo. A co zamiast kombajna? One nie są takie nowoczesne w większości, ale widziałem te stare, co nie? Ja kiedyś ja też widziałem kiedyś ostatnio. Taki prowadziłem. Widziałem też, na polu normalnie, na kuzie. No. Kiedyś taki prowadziłeś? Zajebiste, a człowieku. Za dzieciaka to każdy chciał wejść na kombajn. Kurwa i wie, potrzymaj za kierownicę. Ale śmieję się, że wymyślona taka dźwięk, historia, kurwa, że... Ty prowadziłeś kombajna, za kombajnem gonił cię alozaur. Ale to teraz a koły czekały, a ty go kombajnem go zajebał. Co pierdolisz? Nie mów, wiem, mów co wyraźnie, prawda. Kurwa. Gnoj. Słuchajcie, Robur, wiesz, nie, no, słuchajcie, mówi? Kiedyś tam historię wam opowiedzę. Zabiłem alozaura na kombajnie, kurwa. I tak byś nie miał szans na kombajnie, czaisz? To jest pojebane. W takim kombajnie przejebane nie masz szans, było. Kurwa. Nie, zdemolowałby go, no. Zakłukłby mordą, o tak. Nie. Chuj z kombajny tego kombajnu. Kombajn. Czekaj, no odcinku, znajdźmy zobaczysz ostatnią osobę, no, chociaż i wyjaśnijmy ten kombajn. Dobre. Dno. No nie ma, nie było. Dobra, czekajcie, to już koniec odcinka. Chcę wam zestawić kombajn, że wyobraźcie sobie, że on tak jedzie i ściera się. Goryl jest większy w tym kadrze, nie, masz no, rację. Ale dobra, no tu jest taki jest ten goryl, nie? O tutaj, patrzcie, myszką zaznaczam. No. Patrz teraz, jedzie kombajn, patrzcie. Kręci, by się zapchał. Jedzie kombajn, patrzcie, do przyspieszenia. Nie ma kombajnu. On szybę rozjebał. Kombajn tak. Zobacz, no, jestem kombajnem. Tam pękła, no. Ładnie, ty, on się mógł wpierdolić. I resory tego kombajna tak. Weź jeszcze raz ten film. Normalnie szyba pękła, widziałeś? A on w ogóle jak pali Jana tam, nie? No Jana pali, one są... On tak, alozaur by nie pomyślał, on jeszcze zobacz, tak. Normalnie szyba pękła, zobacz. Oni mieli farta... I weź, że on tak na ciebie patrz, wpada. Patrz, jakie była szyba, ale mieli farta. Praktycznie oni nie żyją, to są ich duchy, kurwa. Patrz, jaka pozycja, patrz. Ja pierdolę, Płuco? Takie. O tak? Patrzy się w drugą niby i patrz. Ale chuj jebany, kurwa. To chuj, co? Ale wstrętny chuj, kurwa. Patrz jak się patrzy. Ale jebany, że ma czelność, co? Patrzcie. Bo to jest naczelny. No, naczelny chujoza, zobacz. Patrz, już na nich biega. Ale ja pierdolę. No nie no, hit, kurwa. I nie masz ich. I ten... Człowiek cię pokonał wynalazkiem, kurwa. I to odbicie w lustrze jest, no, za mocne, kurwa. Człowiek jeden, gory zero. I ten typek na kombajnie. Tak. Więcej tak, jego ciało. Tak, zahacza się stopa. A jest jakiś gwarantuję ci wypadek kombajnów, żeby zobaczyć ich jakby masę. Dobra, wypadek? Siłę. Kombajn. Wypadek! Cudo mówi, że to nie jest takie... Zjebaliśmy odcinek, wiotkie, kurwa. Wiotka maszyna. O, jest! Zobacz! Nie no, alozaur nam zjebał puszek odcinek, kurwa. A czaisz, to ktoś się nazywał alozaur, nie? I to jego wina. Alozaurus przez ciebie więcej widzów nie wygrał. Ty latając... Mam nadzieję, że jesteś z siebie dumny, nie? Ej, latający kombajn na S5. Że tak nazwałeś konto, nie? Latający kombajn na S5. Co kurwa, jak on się wyjebał tu? Może co był jest przewożony na jakiejś ultralawecie, nie? No. Gigalawecie. No dobra, no mamy to, nie? Koniec odcinka chyba, nie?